Dobra, to kto mi powie, co my tu dzisiaj robimy? Recenzję kasków chyba. I co mam z tym zrobić? Ruda, Daniel, Kuba, jak wasza orientacja w terenie? Dzisiaj zmierzycie się w wyścigu, w którym bardzo wam się przyda. Do dyspozycji będziecie mieć 3 motocykle o różnej charakterystyce. Plażowy Suzuki Manwan, skuter Honda SH125 oraz Naked Vouch 300 AC. Trasa jest zaplanowana w taki sposób, aby każdy z motocykli uzewnętrznił zarówno swoje mocne, jak i słabe strony, więc nie cieszcie się za bardzo, jak wylosujecie najmocniejszy. Wybierzcie jeden z kasków, które leżą przed wami. Każdy z nich przypisany jest do konkretnego motocykla. W zależności od tego, jaki kask wybierzecie, takim motocyklem będziecie się ścigać. Pomiar czasowy będzie liczony od startu do momentu dotarcia na miejsce drugiego zadania. Łączna liczba zadań to 3. W każdym z nich możecie zdobyć od 1 do 3 punktów, zależnie od tego, na którym miejscu się uplasujecie. Ale do czego mam się nam przydać ten wyścig, bo tam było napisane, że nam się bardzo przyda? Nie wiem, ale ja biorę ten kask. Dobra, zobaczmy, co tam jest. Najładniejszy kask i najfajniejszy motocykl. No to ja wylosowałem Suzuki Vanvana. Jedziemy na plażę. Honda Fireblade. Mój najszybszy. Jak będzie odcinek offroadowy, to nie masz szans, chłopie. Tak ci się tylko wydaje. Zapomnij. Chcę to usłyszeć. Czwartym konkursem ma być, kto ma najbardziej ekologiczny jednoślad. Na odcinku na prędkość chyba nie macie szans. Daniel! Pizzę zamawiałem. Dobrze. Jaką? Gdzie masz kuferek? Na hawajską. Ale laka nie spalisz. Słuchaj tego. Przyjechało! Nasze rude kaczątko. No i co, Vanvanik pierwszy. 3 punkty tyle, dla Kuby. Tyle. 3 punkty. 2 punkty. Daniel 2. Gdybym się nie zgubiła, to by były 3. Ale jest 1. Gusto Italiano, co mamy do zrobienia? Jeść pizzę. Ty byś tylko jadł. Ja bym zjadł 2. Są jakieś punkty za to? Teraz się dowiemy, co mamy do zrobienia, panie szanowny. Weź no i to otwórz. Rękawiczek jeszcze nie zdążyłem ściągnąć. Uwaga, moi drodzy.
Zadanie! Dotarliście do pierwszego zadania. Do tej pory nie spotkały was żadne trudności, tu miałbym wątpliwości. Mieliście tylko jechać przed siebie. Od tego miejsca dostaniecie do przetransportowania przesyłkę. O, tutaj Daniel chyba na wygranej pozycji. Budynek za wami powinien podpowiedzieć wam, co będziecie przewozić. Jeśli uznacie, że nie jesteście w stanie przewieźć o własnych siłach przesyłki, możecie skorzystać z ułatwienia, ale będzie ono kosztowało jeden punkt karny. A jeden. Za wykonanie zadania do uzyskania mamy dwa punkty albo wcale. Jesteście gotowi? Minus jeden, jak zjesz po drodze. Oj tam. No to dalej, Pizza Drivers. Lecimy. A few moments later. Przecież wiem, że go nie brałem. Gdzie go schowałeś? Czemu ja miałem schować? Gdzie schowałeś? Bo ci kluczyki ukradnę. Chciałbyś. Przecież wiem, że go tu zostawiłem. Podejrzewasz, że wiesz, gdzie jest, tak. Czyli gdzieś go widzisz. Otwieraj kufer. Otwieraj kufer. O, chyba mam. To było takie proste. Ale ty, rozgrzał się fajnie. A przy okazji pamiętajcie o naszej wyjątkowej usłudze Odbierz w sklepie. Możecie za darmo zamówić dowolny produkt do przymiarki w sklepie stacjonarnym i dopiero na miejscu zdecydujecie, za co płacicie. Resztę zostawiacie bez żadnych konsekwencji. 2 hours later. Tej, no ja dostałem z mięsem. Ja też. Masz bez mięsa? Z papryką. O, nie no, z salami. A, nie zamknie ci się. Ha, nie zamknie ci. A mogę nie? Zrobić inaczej. Nie da rady. Co nie da rady? Teraz uwaga, czy się zamknie? Poproszę ułatwienia. Jestem ciekaw, czy nie zgubi tego. Ej, ten skuter ma kontrolę trakcji. Ty. No ale pizza dojechała. Pokaż swoją, Mondralo. Na cienkim spodzie jest w ogóle. Moja będzie najlepsza. O, proszę. O Boże. Moja wygląda ładnie. Jest ciepła. Michał? Michał kawałek? To ja w takim razie musiałem zgubić te dwa kawałki gdzieś po drodze, wiesz? Komuś się na masce samochodu. No dobra, słuchajcie, punktacja. Bo nie było mowy o tym, że jak zgubię dwa kawałki, to tracę punkt. Nie, no ja myślę, że żadnego nie dostaniesz. Absolutnie, absolutnie. Gdzie jest sędzia? Gdzie jest sędzia tych zawodów? Dobra, tu jest sędzia. Dwa punkty. Dwa punkty, zajebiście. Czytaj. Teraz czeka was przejechanie odcinka terenowego w formule wyścigu. Startujecie razem, robicie dwa okrążenia. Kto pierwszy przekroczy linię mety, ten wygrywa. Nie wolno ścinać zbyt mocno zakrętów, ani jeździć na skróty. Liczymy na waszą grę fair play. Na pewno. No, na waszą grę. No dobra, to let's go.
Tylko inne opony bym miał, nie? Walczyłeś dzielnie. To co, Daniel, może podsumujesz punktację? Honda wygrała. Honda by chciała wygrać. Jakby miała kostki, to może by miała jakieś szanse. A to nie jest tak, że ostatni będą pierwszymi? Nie. Liczymy punkty. Ruda? No jeden, nie? Dla mnie 12. No ale oszukiwałeś. To nie oszukiwałem. Jakby... Każdy mógł wybrać drogę, jaką chciał. Mieliśmy tylko do tego drzewa dojechać, do Jeepa i tutaj. Za pierwsze zadanie można było dostać 3 punkty maksymalnie, za drugie 2 i za trzecie 3. Więc Kuba ma 3, 2 i 3. Ruda? 3. 3. A Daniel siedzi mi na ogonie z 6 punktami. Minus 2 za niedowiezienie pizzy w całości. Jedzie już? Nie, czekaj, czekaj. Poszukaj zgadz. Aha. Ale dupą? Zadanie numer 3. Mi się wydaje, że to jest 4 zadanie. Ostatnie zadanie w dzisiejszym wyścigu. Ostatnio też tak mówili. Tym razem to wasze sprzęty będą walczyć o punkty w ciągu 10 minut. Zapytamy losową ilość przechodniów o to, który sprzęt podoba im się najbardziej i dlaczego jest to Honda. 3 punkty zdobywa osoba, to dajmy 4, bo wtedy jest szansa wygrać i każdy może zmienić miejsce. 4 punkty, ja dodaję 1 punkt. Zdobywa osoba, której maszyna uzbiera najwięcej głosów. Żeby sonda uliczna była bezstronna, przechodniów będzie odpytywać Janek. Natomiast wy będziecie tylko obserwować sytuację. No i fajnie, to ja idę się ogrzać. Przepraszam, przepraszam. Jedno pytanko mam, może? Generalnie mamy konkurs. Gdybyś miał wybrać jeden z tych 3 motocykli, tylko opierając się na wyglądzie, który by to był? No ten z prawej. Z prawej, czyli Vogue. Siemanko, jakbyś sobie spojrzał w stronę motocykli i miałbyś wybrać, oceniając tylko wygląd, który byś wybrał dla siebie? Ten po prawej od razu. Po prawej. Vogue, dobra. Tak. Dzięki bardzo. Czyli mamy 2 punkty dla Vogue'a. Jakbyś spojrzał na te 3 motocykle, który najlepszy? To po prawej stronie. Po prawej stronie? Tak. Dobra, 3-0 dla Vogue'a. Zobaczymy, jak będą obstawiać młodziaki. Siemano chłopaki, mogę wam zabrać chwilę? Mamy sondę uliczną i gdybyście mieli wybrać sobie jeden motor dla siebie, patrząc tylko na wygląd, który by to był? I każdy z osobna ma jeden głos, dobra? I lecimy od lewej w takim razie. No to ja bym wybrał po prawej. Tak samo jak kolega. Dobra. Kolejne? No też tak samo. I tak ostatnie? Tak samo. Dzisiaj Vogue deklasuje. Powiem wam taką anegdotkę, kiedyś rozdawałem ulotki. Przepraszam, jedno pytanie. Gdyby pani miała wybrać dla siebie taki motocykl, jeden z tych 3, patrząc tylko na wygląd, który by to był? Pierwszy. Od prawej. Rozumiem. A dlaczego? A kształty są fajne. Dobra, super. Bardzo dziękuję w takim razie. Słuchajcie, patrząc tylko na wygląd, który dla was najlepszy? Czarny. Czarny? Ten najbardziej z prawej. Ten z lewej czy bardziej z prawej? Z prawej. No, dobra, z prawej. Z prawej. No, tak są, no. Zgadłam? Hi, sorry. I have one question for you. Okay, you have to choose one motorcycle. Which motor you choose? The second one. Second one? Yeah. Okay. Me too. And two? Okay. First one. First one from the left side? Yes. Okay. What you choose? First one. Okay. Thank you so much. Ostatnia konkurencja za nami. Vogue zdeklasował konkurencję, mimo tego, że... Na drugim miejscu był najładniejszy motocykl. Ale tylko i wyłącznie dlatego, że udało nam się złapać producentów motocykla. Tak, ale jakby było więcej takich grub azjatów, to myślę, że bym wygrał. Po prostu nie potraficie przełknąć porażki. O, przepraszam, ale ja nie przegrałem. Ale dostałeś tylko jeden punkt. Jedna osoba tylko wybrała ten motocykl, ja się nie dziwię. Na pocieszenie, Daniel, z ostatniej konkurencji mam dla ciebie kawałek fasta, gdyż Daniel przegrał z wynikiem 6 punktów. Na drugim miejscu jest Ruda z wynikiem 7 punktów. Tak jest. A wygrał... Van. Dobra, no. Najbrzydszy motocykl wygrał. Wygrał Kuba na Van. Tak jest. Czyli wychodzi na to, że nieważne jak się starasz, a staraliśmy się bardzo, zawsze wygra ten, który jest ładniejszy. Ale Danielowi trzeba przyznać, że w offroadzie naprawdę zrobił wszystko, co mógł. Jak pojawi się 1000 łapek w górę pod tym filmem, to Janek wystąpi jeszcze raz, bez kitla. A wy dawajcie znać w komentarzach, jak podobał wam się ten odcinek. Łapki w górę, subskrypcje i do zobaczenia w kolejnym odcinku.